razeš to bival? Kúpil jak sa haupe. A skoneš mi odudky? Dostal jak v kredidiuni. A to tobie dali? Hehe, bo všetkým pożonym dają. Keď chceš viacej vedieť, to pýtaj sa v každom Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza. A bo za 416-537-2181. Keď ide o dolary, to i no Credit Union. Haj! IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. La Rose Vision posiada kompletny serwis usług optycznych. Oferujemy darmowe badanie wzroku oraz najlepsze ceny. Honorujemy wszelkie ubezpieczenia i recepty. Mówimy po polsku, ukraińsku, węgiersku, włosku i słowacku. Zapraszamy! Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notarycza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Zapraszamy do Credit Union. 4% świąteczna pożyczka czeka na Państwa do końca stycznia. W bogatym archiwum liczącym ponad 1000 wydań Polish Studio znajduje się wiele materiałów dotyczących ważnych wydarzeń z życia Polonii kanadyjskiej. Dziś chcielibyśmy zaprezentować Państwu nadany 18 lat temu, dokładnie 3 stycznia 1998 roku program na temat wyjątkowej inicjatywy, która miała miejsce w latach 50. ubiegłego wieku. Celem tego przedsięwzięcia było utrwalenie na taśmie filmowej występów legendarnej grupy przebywających na emigracji artystów, wśród których był również Felix Konarski Refren, autor pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. A więc oddajemy teraz głos prowadzącemu przez wiele lat polskie studio Markowi Nagengastowi. Przeważającą część dzisiejszego programu poświęcamy rewelacyjnemu, naszym zdaniem, tematowi, który z przyjemnością pragniemy Państwu przedstawić. Zawdzięczamy go dwojgu wspaniałym ludziom, których nazwiska trwale związane są z polską kulturą sceniczną i filmową, pani Jasi Jasińskiej i panu Bolesławowi Rybce. To od nich dowiedzieliśmy się o unikalnej inicjatywie sprzed lat, której celem była realizacja godzinnego filmu dokumentalnego ukazującego pracę polskich artystów emigracyjnych. 40 lat temu panowie Bolesław Rybka, Stanisław Lipiński, wybitny operator filmowy, mąż pani Jasi Jasińskiej i właściciel firmy Console Productions, pan Konrad Godziński, przystąpili do produkcji filmu pod tytułem I znowu dalej w daleki świat, w którym obok Jasi Jasińskiej wystąpili znakomici, popularni wówczas artyści Felix Konarski, Nina Oleńska i Mieczysław Malicz. O okolicznościach towarzyszących powstaniu pomysłu i warunkach, w jakich przyszło realizować to niełatwe przedsięwzięcie, opowiedzą Państwu nasi goście. Jasia Jasińska, aktorka Teatru Dramatycznego II Korpusu, członkini działającego w Londynie słynnego kabaretu Mariana Hemara, artystka, której koncerty śpiewacze transmitowało w Anglii radio BBC, występowała jako solistka także w kanadyjskim radiu i telewizji. Przez pewien czas związana była z kabaretem Felixa Konarskiego, niezapomnianego Refrena, odbywając z nim wielkie tournée po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jasia Jasińska, ulubienica emigracyjnej publiczności, wzbudzała entuzjazm polskiego Londynu, Toronto, Nowego Jorku i Chicago.
Bolesław Rybka nie dzielił wielkiej popularności ze swą słynną koleżanką, ale jako jeden z cenionych charakteryzatorów filmowych współpracował przy tak głośnych dziełach polskiej kinematografii okresu międzywojennego jak Znachor, Profesor Wilczur, Trędowata, Ordynat Michorowski, Druga Młodość, Wierna Rzeka i wielu innych. Współpracował z reżyserskimi sławami tamtego okresu m.in. Michałem Waszyńskim i Józefem Lejtesem. Również w okresie powojennym, po przybyciu do Kanady, z sukcesem kontynuował swą pracę w telewizji i w filmie. Żołnierz Armii Krajowej, aktywny działacz społeczny, współtwórca koła AK w Toronto, Bolesław Rybka od lat związany jest z Funduszem Millennium i Rycerzami Kolumba. Przedstawimy Państwu kilka piosenek z nieukończonego filmu I znowu dalej w daleki świat oraz rozmowę, którą z naszymi gośćmi przeprowadził Edward Zyman. Szanowna publiko, niniejszym mam zastrzyk zarekomendować szanownej publice światło. Nasz zespół artystyczno-wokalny, który po długich i ciężkich występkach w kraju i za granicą przyjechał tutaj ku ogólnej uciesze tubylców. Zepsuł nasz nieliczny, ale sympatyczny. Walerka Kapeć. Śmij się trochę. Gwiazda nowo odkryta, ale murowana. Walery Sztachetka. Śpiwak z Bożej łaski. Pan Bóg mu łaskę robi, że pozwala śpiewać. Szanowna publiko, niniejszym będę miał zastrzyk zarekomendować największy przebój sezonu pod tytułem Polka z puzonem. Maestro jadzie. Elegancji restauracji pod wydatnym biustem. To znajduje się na Chłodnej pod numerem 6. Towarzystwo się zebrało wprost nie byle jakie. Obleć lub koślawej micie z panem maliniakiem. Pan karadanty, pan karadanty, na płytonie polkie gra. Pan karadanty, pan karadanty, pod tym względem prawie ma. Biały wieniec ma na samym środku. Masz na trajnie oblubieniec, siedzi przy niej w środku. Dwie teściowe obok teściów przyczajone z boku. Patrzą się na nowożeńców z rozrzemieniem w oku. A pan karadanty, pan karadanty, na płytanie polskie gra. Pan karadanty, pan karadanty, pod tym względem prawie ma. Witam Państwa serdecznie. Mieliście Państwo przed chwilą okazję obejrzeć i wysłuchać unikalnego utworu, który zarejestrowany został kilkadziesiąt lat temu w Toronto. Rzecz pochodzi z nieukończonego filmu pod tytułem I znowu dalej w daleki świat. A piosenkę napisał i skomponował słynny Felix Konarski. Witamy dzisiaj w naszym studio jednego ze współproducentów tego filmu, pana Bolesława Rybkę, witamy serdecznie, i panią Jasię Jasińską, ulubienicę publiczności emigracyjnej, gwiazdę tamtego okresu, która lśni pełnym blaskiem także dzisiaj. Proszę państwa, nasze pytanie pierwsze, jak w ogóle doszło, panie Bolesławie, do powstania tej koncepcji filmu, do jego rejestracji tutaj w Toronto, chyba w 1958 roku? Tak, było to bardzo interesujące, bo po 20 latach, niemal po 20 latach, spotkaliśmy się w studio w Montrealu, nagrywając, pracując dla robiąc film dla National Film Board. I tam pan Stanisław Lipiński, wspaniały operator filmowy z lat przedwojennych, właśnie był operatorem tego filmu. I ja po ukończeniu charakteryzacji przychodzimy do studia, na plan i oczywiście kto przy kamerze, pan Stanisław Lipiński. I to było bardzo radosne spotkanie, że przywitaliśmy się bardzo serdecznie.
I po skończonym dniu pracy spotkaliśmy się na kawie czy na kolacji i tam, gdzie powstała myśl właściwie zrobienia filmu, który w tej chwili, o którym w tej chwili mówimy. Panie Jasiu, kręciliście te unikalne zdjęcia w Toronto przy Queenie w siedzibie, dawnej siedzibie Głosu Polskiego. Tak. Proszę powiedzieć, jakie były warunki rejestracji tych piosenek? Myśli pan o warunkach, jak wyglądała scena? Czy... Jakie były techniczne warunki? Techniczne, bardzo kiepskie, bardzo trudne, bardzo zainscenizowane. Na prędce właściwie. A jak do tego w ogóle doszło? Bo zdjęcia, zdaje się, trwały kilka dni zaledwie. Ja zdaje się tylko byłam raz, a może dwa razy byłam na zdjęciach, żeby ukończyć piosenki, żeby dośpiewać. Czyli wykorzystaliście po prostu obecność refrena i jego ekipy? No tak, bo oni przyjechali specjalnie, to znaczy nie specjalnie, tylko byli w objazdach po Kanadzie. I mój mąż uważał, że trzeba by ich jednak zarejestrować, uchwycić na film, żeby to już zostało. Był to bardzo szczęśliwy pomysł. Pani Jasiu, śpiewa pani tam cudowną piosenkę, zresztą mi zupełnie nieznaną i myślę, że wielu naszym telewizjom również nieznaną. I śpiewa pani a cappella. Jak to się stało? Był to, ponieważ właśnie pan pytał o warunki, to wszystko było bardzo na prędce zrobione i nie było żadnej właściwie próby. Więc był harmonista zaangażowany i zdaje się, że obleciał go strach i nie zagrał. Ja zostałam na lodzie i musiałam śpiewać bez akompaniamentu. Jestem sobie kobieta, kobieta, nie z pszenicy, nie z żyta, nie z pszenicy, nie z żyta. Jestem sobie jęczmienna i do ludzi przyjemna. Jestem sobie jęczmienna i do ludzi przyjemna. Lubię chłopców, wolę ładnych, nie blondynów i nie czarnych. Bo blondyni balamucą pokochają i porzucą. O, kochajże mnie, chłopaku, oj, kochajże mnie lepiej. Oj, niech się twoja buzia, oj, do mojej przylepi. Miałam kochaneczka, utopił się w studni, a ja tak żaluję, aż podłoga dudni. A ja tak żaluję, aż podłoga dudni, aż podłoga dudni, buciki pękają. Za moim Jasieńkiem żalobę trzymają. Zagrajcież mi, muzykancie, majdaniaka skocznego, a w kubeczku niech nie zbraknie ze żniwiarku żadnego. Zębenista wymyt bić, a chłopaki w obcasy. A dziewuchy podskoczcie, wyjdzie chłopców za pasy. Bębenista, bębn bić, a chłopaki w obcasy. A dziewuchy podskoczcie, chwyćcie chłopców za pasy. Oj, siano, siano, siano zielone, wykrycze się Juziu na drugą stronę. Oj, siano, siano, siano się zsiekło. Nie będziesz grabione, aż będzie ciepło. Oj, siano, siano, siano się ściekło. Wykrycze się Juziu na drugą stronę. Oj, siano, siano, siano jak woda. A wasza Kasieńka jako jagoda. Realizacja 60-minutowego dokumentu to wielkie wydarzenie i bardzo kosztowne. W związku z tym kolejne pytanie dotyczyć będzie wymiaru organizacyjno-finansowego. Panie Bolesławie, właśnie jak to wyglądało? Zdecydowaliście się realizować film, ale przecież to były straszne koszty. Spotkaliśmy się właściwie we trzech, to znaczy mąż pani Jasi Jasińskiej, Stanisław Lipiński, operator i prezydent Consol Production, Konrad Godziński. Consol Production to była firma, która zajmowała się produkcjami
teatralnymi. Stąd powstała ta sytuacja spotkania się we trzech z panem Konradem Godzińskim. I omówiliśmy bardzo dokładnie całość skrypt i tak dalej, plan zrobienia tego filmu. I oczywiście zawsze, jak to zwykle bywa, budżet wchodzi w rachubę. No robili to fachowcy, więc nie było żadnych problemów. A jaki był budżet właśnie, panie Bolesławie? Więc budżet był ponad 8 tysięcy dolarów. I muszę panu powiedzieć, że w latach 58-57 roku to 8 tysięcy było bardzo dużo pieniędzy. Wtedy, kiedy dom można było kupić za 3 tysiące, kiedy pracownik zarabiał 40 dolarów na tydzień, 2 tysiące w banku, rocznie to był majątek. Panie Bolesławie, my właściwie wiemy o tym, że film do końca nie został zrealizowany. Zarejestrowano bardzo ważne fragmenty nagrane w studio. Natomiast całego filmu się zrealizować nie udało. Jak do tego doszło? Co było tego powodem? Może powiem bardzo prosto, że brak pieniędzy. I poza tym w planach naszych mieliśmy konieczność wyjazdu do Londynu, do Stanów Zjednoczonych i to wszystko wymagało pewnych kosztów. I scenariusz, przepraszam panie Bolesławie, przewidywał spotkanie ze Smosarską, z Cybulskim i innymi, tak? Tak, jak najbardziej. Właśnie mieliśmy w planach spotkanie Mieczysława Cybulskiego, bohatera filmu Wiernej Rzeki, Stefana Żeromskiego, no oczywiście, i Jadwigę Smosarską. A także w Londynie mieliśmy zamiar spotkać aktorów, artystów Lawińskiego i innych. W międzyczasie stała się oczywiście sytuacja nieoczekiwana, bo jeden z partnerów, Konrad Godziński, pierwszy odszedł od nas, zmarł, a potem Stanisław Lipiński i stąd powstała sytuacja, w której znaleźliśmy się w problemach filmu niedokończonego. Ale to, co udało się zarejestrować, panie Bolesławie, ma wartość bezcenną. Jedną z piosenek, którą za chwileczkę usłyszymy ją i zobaczymy w wykonaniu Feliksa Konarskiego. W tym momencie pytanie do pani Jasi Jasińskiej. Pani Jasiu, pani jest znana głównie jako aktorka teatru Hemara, ale występowała także pani u refrena. Jakim człowiekiem był refren? Dla mnie, się wydaje, że można go określić jako słońce. On zawsze był pogodny, zawsze uśmiechnięty i podawał piosenki tak łatwo. I nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o interpretację. Czy publiczność go lubiła? Uwielbiała. Panie Bolesławie, refrena znają wszyscy przede wszystkim jako twórcę Czerwonych Maków, ale przecież on napisał ponad 2000 piosenek. Panie Edwardzie, refren to jest historia, to jest człowiek urodzony artysta, urodzony kompozytor. To jest człowiek, który talenty jego są nie do opisania i nie do pojęcia zupełnie. Zaczynał bardzo wcześnie. Zaczął mając lat 14, kiedy znalazł się w Polsce, w Warszawie, wyjechał z Kijowa i tam, gdzie rozpoczął swoją pracę artystyczną. Komponował, zakładał grupy teatralne. Jak najbardziej tworzył grupy artystyczne i rewie swojego rodzaju. Kropla wina w kieliszku wspomnieniami się skrzy. Przypomina o latach młodości, kiedy człowiek był czuły na jaśminy, na psy, kiedy marzył o pierwszej miłości. W sercu tysiąc miał pragnień, w głowie jedną miał myśl. Był szczęśliwy w majowe wieczory, gdy się zwierzał z kłopotów przed księżycem, a dziś starszy pan nie wypada. I'm sorry.
chyba nic tak nie mija, nie ucieka jak czas. A ty wstecz tylko patrzysz z zazdrością. Gdyby można tak jeszcze kiedyś upić się raz po dawnemu, nie winem, młodości i pomyśleć, że przeszło, że minęło, że już nie powrócą te dawne wieczory. Człowiek chciałby zapłakać, tak mu żal, ale cóż, starszy pan nie wypada. I'm sorry. Drugą część rozmowy z panią Jasią Jasińską i Bolesławem Rybką oraz kolejne zarejestrowane 40 lat temu na taśmie filmowej piosenki nadamy po reklamach. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Moore's Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. A oto ponownie nasi goście, pani Jasia Jasińska i pan Bolesław Rybka, którzy w rozmowie z Edwardem Zymanem wspominają realizację i twórców kręconego przed 40 laty filmu I znowu dalej w daleki świat. Jak już państwo dowiedzieli się, ambitnego przedsięwzięcia nie udało się doprowadzić do końca, ale jego główna część, występy artystów, zostały zarejestrowane, a co najważniejsze, przechowane aż do dnia dzisiejszego. Ochotniczka Helenka melduje swoje wejście. Chciałam się państwu przedstawić w mundurze, żeby było galowo i twarzowo. Śliczny mundurek, prawda? Ładnie leży, co? Czy co? Czy rękawy za długie? Nie, to ręce za krótkie. Ale widocznie jest taka moja uroda, że w niczym mi nie jest tak ślicznie jak w tym mundurze. Proszę spojrzeć. Z przodu żołnierz, z tyłu kobieta. Ale to mundurek historyczny. W tym mundurku walczyło się od początku wojny. Najpierw się walczyło na pustyni z szefami. Przychodzę raz do takiego jednego szefa i pytam: panie szefie, melduje, potrzebna mi jest moskitiera. A on mówi: po co? Ja mówię: jak to po co? Żeby mnie moskity nie gryzły. A on się tak patrzy na mnie i powiada: może pani spokojnie z powrotem iść do namiotu. Moskit nie frajer, jak gryzie, to też chce mieć przyjemność. A potem walczyło się na pustyni z szakalami, ale na szakali to ja miałam swój własny sposób. Jak tylko szakal podchodził pod namiot, to ja do niego przed namiot, bez kija, bez rewolweru, tak jak mnie Bozia stworzyła. I nie było takiego szakala, żeby na mój widok nie uciekł. Bo ochotnie
Synieczka, zalenka, synieczka, zalenka, synieczka, zalenka. To taka śliczna pańka, śliczna pańka, śliczna pańka. Że kto w jej oczy spojrzy raz, ten ma już dość na cały czas. Kończona niby wojenka, niby wojenka, niby wojenka. A ochotniczka, zalenka, synieczka, zalenka, synieczka, zalenka. Jest zawsze zwarta i gotowa, i wojskowa na 102. Weteranko z PSA. To była, proszę Państwa, ochotniczka Helenka. Piosenka, którą wysłuchaliśmy i którą zobaczyliśmy w interpretacji Niny Oleńskiej, prywatnie żony Feliksa Konarskiego. Panie Bolesławie, jakie były okoliczności narodzin tej piosenki? Więc postać ochotniczki Helenki narodziła się na Syberii, w Uzłoku. Tam, gdzie z rana Nina Oleńska zauważyła kobiety w mundurach i sama zaczęła się śmiać. Wyglądały jak potwory, jak pokraki. I wtedy właśnie powstała u niej ta myśl, ta chęć stworzenia roli ochotniczki Helenki. I właśnie w takim mundurze, i właśnie w tych butach takich czy innych, gdzie wyglądała komicznie, gdzie dosłownie... Ale wzruszała do śmiechu, oczywiście, że tak. Gdzie właściwie żołnierze drugiego korpusu na jej występach nazywali ją pokraką. Ale robili to z miłości, robili to dlatego, że ją kochali, dlatego, że ją dosłownie na rękach chcieli nosić, bo swoimi występami pozwoliłem zapomnieć o tych strasznych przejściach, o tych mordach, o tych potwornej sytuacji. O powszednim dniu wojny, tak, po prostu. I o tych potwornych sytuacjach na Syberii, prawda? I to jest to, co ich budowało, co dało im to przekonanie, że kiedyś wrócą do Polski, a tą Polską w tym czasie była Nina Oleńska. Był refren, była Jasia Jasińska w swoich występach. To są rzeczy, które dawały jakby możliwość przetrwania tego. Nadzieję. A skoro o tym rozmawiamy, panie Jasiu, chciałbym zadać takie pytanie. Wiemy, kim była Nina Oleńska, a ja chcę panią zapytać, jaką była aktorką? Widzieliśmy ją w jednym utworze. Pani ją przecież zna bardzo dobrze. Ten kolosalny talent. Kolosalny talent, bo zrobić coś takiego, taką po prostu postać, nie glamour, bo to ona wtedy robiła się na strasznie brzydką. To było, ja uważam, że to była wielka odwaga. Wielka aktorka. Wielka. Czas rejestracji filmu, o którym rozmawiamy, to epoka rock'n'rolla. Za chwilę zobaczą Państwo damskiego Szwejka w innej zupełnie roli, potwierdzającej jej wyjątkową wszechstronność. Tyle trwa, rok, 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 rok.
trzecim artystą, którego zobaczyliśmy w słynnej piosence poświęconej rock'n'rollowi, był Mieczysław Malicz. Pani Jasieńko, kto to był w ogóle? Czy coś bliższego możemy o nim powiedzieć? Bardzo utalentowany aktor, komik i uważam, że bardzo duży, cenny nabytek w Teatrze Hemara później, w Londynie. Przez długie lata tam występował? Tak, tak. Czyli jeden z ulubieńców londyńskiej publiczności. Tak. W finale filmu pojawia się piosenka Wiosna, którą Feliks Konarski napisał i skomponował specjalnie dla pani. Czy była to jedyna piosenka, którą właśnie zadedykował pani? Nie, ja miałam bardzo dużo piosenek od niego, specjalnie dla mnie napisanych. Zwłaszcza Kujawiaczków, które uwielbiam i bardzo często śpiewam. Wiosna, która kończy film, jest, jak się domyślam, symbolem radości, nadziei, a zatem tego wszystkiego, z czym zespół aktorów szedł do polskiej emigracji. Znakomita jakość materiału filmowego to zasługa konkretnej osoby. Panie Bolesławie, czy mógłby pan nam przybliżyć tę osobę? Tak, oczywiście. Kredyt w pełni należy się synowi państwa Lipińskich, Michałowi, który tak pieczołowicie opiekował się tym filmem i dzięki, tylko dzięki Michałowi możemy dzisiaj ten film oglądać i cieszyć się jego wynikami. Ach, nie dręcz mnie, ach, nie męcz mnie, czasami jesteś wprost dziecinny, wciąż czegoś brak, wciąż nie wiesz jak rozwiązać problem ten czy inny. Masz czas, kiedy indziej się tryś, za tydzień, za miesiąc zmodzisz. Mnie nie obchodzi nic, nic a nic, tylko wiosna. Spójrz, jak nad nami kwietniowo, jak cudnie zieleni się list. Mnie nie obchodzi nic, nic a nic, tylko wiosna. I złoty promień co rano znienacka do okna mi pcha. Już patrzeć tylko jak słowik znów nam zaśpiewa. Zakwitną polo kasztany, zapachną jaśminy i bzy. Nigdy nie boj się o tą pokrady, bo to wiosna, bo to ważne, może nawet ważniejsze niż ty. Yeah!